Yesterday was the worst disaster we've had. We lost 8 men, the whole shipment. And Sam can't even stand up. This is a war, and we're in a hell of a fix. He's already got the prosecutor on his side. And he's digging up a load of dirt on us. He's also pretty close to the counselor whose boy you knocked off, Tommy. So he's got the cops after us. They ain't got nothing on us. That's where you're wrong. Yesterday, Frank handed over all our account books. The prosecutor is having a field day. Damn it. Frank wouldn't be out for blood. But he doesn't seem to mind too much if I go to jail for life. Those account books will give the prosecutor a truckload of evidence for the case against us. But without Frank, it'll be for nothing. We've got to liquidate Frank. You mean hit him? You trying to tell me I've got to knock Frank off? More than 20 years I've known Frank. All I got with him. But Frank broke the omerta. I don't know why, but he must have his reasons. And we've got our own reasons to rub him out and get those books back. Otherwise, we'll do time. And plenty of it. Whatever you want, boss. If there ain't no other way... There isn't. I figure today's our last chance to do something before they move Frank out of our reach. What do you want me to do? First, find these men and find out where they've got Frank. They're good stoolies. They have connections with the cops and in the courthouse. One of them is sure to know. You already know Big Biff's from Chinatown, and little Tony's always loafing on the island near the museum. Then track down Frank. Whatever you do, don't kill him till he tells you where those books are. Capiche? Got it. Frank's going to have protection. You'll have to knock them off first. Once you know where the books are, kill him. Okay, boss. Whatever you want. Good luck, Tommy. Get a gun from Vincenzo and a car off Ralphie. And remember, if you don't do this right, we're done for. God damn it. What have you done, Frank? You were a brother to me. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mafia The City of Lost Heaven. Jak widzicie, sprawy się źle potoczyły. Frank, prawa ręka naszego Dona, zdradził go. Wziął księgi rachunkowe i przekazał prokuratorowi, tak, czy prokuraturze całej. No i dobra, my za zadanie w dzisiejszym odcinku mamy po prostu zabicie go, tak? Naszym zadaniem będzie zabicie go. Sorry, Tom, but I'm really busy right now. O, ten nie ma nic do powiedzenia, Luigi. I still gotta go to Vincenzo's to get a heater. Dobra, czyli wtedy nie wyjdę, bierzemy sobie... najpierw weźmiemy sobie broń, a później weźmiemy dopiero jakieś auto do Ralphiego. Oho, widzę już nowe autko, fajne. Nie pamiętam, czy sami robiliśmy tą misję, czy czasem nam Paulie nie pomagał. Ale okej, okay, czyli Tommy Gunna dostaniemy. Hello Vince, I guess you know why I'm here. Right. What can you do? Frank knew what would happen. What do you got for me? A Colt 1911 should be enough, but here's a sawed-off as well. Hmm. In Sicily, they call it a lupara. When they find someone shot by one of these babies, everyone knows the deal. Unfortunately, this is the perfect situation to use it. It's got a short range. But it covers a lot of real estate. You can't miss. I never thought that I'd meet with Sicilian tradition like this. Dobra, to jest trochę jak dla mnie dziwne, ponieważ mamy załatwić goryli całą obstawę tego Franka.
A dostajemy w sumie tylko Colta plus Obrzyna, jakby co? To jest trochę dziwne jak dla mnie, że tylko jakby co, ale dobra, nieważne. Chowamy, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Zamkniemy sobie drzwi, żeby było wszystko ładnie w porządku i bierzemy auto do Ralphiego. What do you got for me today, Ralphie? No, dawaj, dawaj. Hey, Tommy, I got a new car. Tą gablotę? Just a bit better than that, V8. Has 80 horsepower. Ujo. Pretty good little machine. Tak. Postrach przestworzy normalnie. Demon prędkości. 80 koni mechanicznych, naprawdę. They change the locks a bit, but there no problem when you're in the business. Człowiek z branży. Okej. Okay. Patrzmy jak otwierasz. No, wstawiasz sobie palce gdzieś w niewidzialnym zamku. I nauczyłeś się jak otworzyć Schuberta Extra 6. Okej. Okay. Czekajcie, tym czy tym? Okej, okay, tym. Okej. Okay. Prawym przyciskiem sobie będziemy otwierać, bo nie chcę chyba, żeby się kamera zmieniała, chociaż nie pamiętam, możliwe, że już ustawiłem, żeby się nie zmieniała, ale okej, okay, nieważne, wyjeżdżamy w takim razie i tak rozpoczyna się rozdział o wdzięcznej nazwie Omerta. Jak widzicie, mamy tutaj co? Pistolet prochowy, tak. Okej, okay, dobra, czyli będziemy musieli znaleźć informatorów. Jednego już znamy, z Chinatown. Drugi się gdzieś kręci obok muzeum, chyba na Wyspie Centralnej. Tak. No i później musimy znaleźć Franka, odebrać jego księgi rachunkowe i go zabić. Dobra, czyli strzałka kieruje nas na Chinatown, jak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra. Czyli musimy sobie pojechać tędy spokojnie. Okej. Okay. Prosto, później w lewo, dobrze. Jak widzicie, te auta, które jeżdżą tutaj na ulicach, właśnie się zmieniają wraz z biegiem wydarzeń, wraz z tym, jakie my odkrywamy, no bo jak my nie odkryjemy tych najlepszych aut, to wiadomo, nie będą takie jeździć jeszcze po ulicach. A tak jak widzicie, już możemy zauważyć auta, które zdobywaliśmy we wcześniejszych misjach po prostu. Nawet przed chwilą przejeżdżało obok mnie auto, to którym jedziemy. Mogli tutaj zastosować, prawdę mówiąc, aczkolwiek mówię, to jest gra z 2002 roku, ale mogli zastosować więcej wariantów kolorystycznych tych aut jeżdżących po ulicach, żeby jakoś to się różniło, no bo jak widzicie, no jedzie identyczne auto w sumie przede mną, ale okej, okay, mniejsza. Dobra, policjant tego nie widzi, no i dobrze, bo by nas zaczął ścigać, a to by źle wpłynęło na przebieg naszej misji, przynajmniej w tej chwili. Na pewno byłaby dłuższa przez to. Tym Cox. Dziwki Cox, Firefox, dobra. Wbijamy tutaj i jest typek? Okej, okay, jest. Ale czy my będziemy musieli go gonić tym razem? Dobra. Czy ty coś wiesz, typie? Greetings from Mr. Salieri, Biff. We need to know where the cops have got Frank. Sorry, Tommy. I don't know nothing about it. Pay little Tony a visit. He's like this with the cops. Okej, okay, czyli udajemy się do małego Tony'ego, ponieważ Biff nic nie wie. Taki to informator z niego dobry. What the fuck? Incepcja. Dobra. Udajemy się, tak, do Wyspy Centralnej w tej chwili, w takim razie. I na Wyspie Centralnej spotkamy się z małym Tonym, który powinien znać lokalizację Franka, gdzie go policja ukryła. Okej, okay, udajemy się tam w rytmie super muzyczki, super soundtracka z Chinatown. Naprawdę bardzo fajnie oddaje klimat rozgrywki. Dobra, pojechałem źle już, bo się zasłuchałem właśnie. Okej. Okay. Dobra, dawno nie było w sumie odcinka z Mafii, ale to dlatego, że po prostu mam inne do wrzucania, które też nie mogą jakoś długo czekać.
No i tak sobie postanowiłem wrzucić tutaj na zaś właśnie na zaplanowany. Ponieważ po prostu mówię, wyjeżdżam, tak jak mówiłem w innych materiałach, wyjeżdżam do Katowic na parę dni, więc po prostu muszę mieć jakieś zaplanowane. O, tu jedzie podobny. Tu jest chyba jedyna zmiana w tym samochodzie, a w tym co przejeżdżał obok mnie, jest taka, że on miał bagażnik z tyłu, a ja mam zapasową oponę, zapasowe koło. Fuck, dobra, nieważne. Okej, czyli ten mały ton jest chyba gdzieś na samym dole, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze chwilę pojedziemy i powinno być już w miarę... Co? Really? Aha, no tak, czerwone światło, no zapomniałem, kurde. Dobra, nieważne, on i tak nas nie dogoni przecież. Chyba żeby tu więcej policjantów musiało chodzić, żeby naprawdę jeden drugiego słyszał. Jak widzicie, oni nie mieli jeszcze krótkofalówek, ani żadnych jakichś CB radia czy czegoś w tym rodzaju, więc musieli, żeby jeden policjant na przykład zaalarmował drugiego, musieli używać gwizdków, czyli jak jeden policjant przechodził powiedzmy po tej dzielnicy, usłyszał gwizdek, biegł mniej więcej w tamto miejsce i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć, co się dzieje, czy pomóc tamtejszemu policjantowi. Okej, typek jest tutaj. Co to za pies? Może mnie nie gryzł? Nie, dobra, ten nie wygląda na agresywnego. Dobra, mały Tom musi coś wiedzieć już. How are you, Tony? Mr. Salieri needs to know where the cops are holding Consigliere Frank. And Big Biff suggested you might know something. Hey there, Tom. Look, I don't know where they've got Frank exactly, but I do know there's a scumbag that's been blurting stuff, something about Frank and the cops the other day. They call him Idiot Joe because he's a complete idiot. He hangs out on the lot under the bridge a little way from Bertoni's service station. You'll know him. He's completely bald. Great, Tony. I owe you one. No, dobra, mały Tony, tak, bo ja tam chyba mówiłem mały Tommy albo coś w tym guście, ale dobra, to jest mały Tony. On nam dał informację, że jakiś debil, kompletny idiota rozprowadza jakieś właśnie informacje na temat miejsca pobytu, przetrzymania, ochrony Franka. Więc udamy się tam, a jak go rozpoznamy? Koleś jest łysy. Tak, całkowicie, łysy jak kolano, jak to powiedział. Policja, taka policja. Kurczę, czerwone mieli, widzieliście. Dobra, ale my musimy... Jezu, naprawdę. Dobra, zdejmujemy ograniczenie. Musimy umieć sobie w jakiś tradycyjny sposób. No mam wywalone na nich, hej. Nie się obsrają. Dobra. A nie, nie zatrzymacie mnie. Nie zatrzymacie, dobra, przed chwilą niestety włączyłem jeszcze moje ograniczenie prędkości, ale wywalone, dobra. Szybko uciekniemy, tędy już chyba nie powinni nas widzieć, więc zaraz te kajdanki powinny zniknąć. Okej. No, znikajcie. Naprawdę? Słyszałem ich. Ej, no przecież ich... Jezu, co za... Jakie oni mają auto? What the fuck? Naprawdę... Naprawdę jeszcze we mnie wierzy... Dobra, dupa. Jak coś to... nagram jeszcze raz ten kawałek. Ale okej. Drift! Fuck! Za dużo sampa, za dużo sampa. Dobra, uważajcie, uważajcie. Szybko. Dobra. Kupię policja. Fuck. Fuck. Fuck, walcie się. No. Kupia policja nas goni. Dobra, uderzyli w coś. Powinniśmy mieć w tej chwili łatwiej. Nie. No kurde, kupia policja. Przecież oni byli w zmowie z nami niby. Dobra, nie wiem co teraz zrobimy.
Czemu gra została zapisana? Co pan chce? Nie, dobra, walone. Nie, dobra, musimy to wczytać. W mieście 2 w takim razie, okej. Może jak się wczyta, to już... Dobra. Czyli jeśli goni was policja, musicie po prostu uciec jej do miejsca, do którego mieliście dojechać. Dzięki czemu zapis was uratuje. Hey there. You Joe by chance? I have a wife and kids. Get the wrong guy. I'm Pete. No, please have mercy, don't kill me. Naprawdę? Well then, I'm George. Sorry to hear that. Say, ain't you got a twin brother by the name of Joe? My brothers ain't none of your business. Well, I gotta talk to somebody named Joe damn quick. Don't know that fella. I ain't getting through to you. It's pretty damn important. What's important is that you gotta scram. Take it easy. I ain't leaving till I find out where Joe is. Zaraz zostanie. That's tough, George. Mom used to always say, Joe, don't go talking to strangers or taking their candies. What did I tell you? Joe! Go screw yourself! Jeszcze I wanna know where the fuzz has got Salieri's Consigliere Frank, and you're my man. What not told you that? I don't know shit, jeez! Mam wyciągnąć broń? Don't try and rile me, Joe. Just remember real quick. Christ! I told you I don't know anything about it, Buck. Just scram. God no, damn it! Same, wiesz? Okay, okay, already! You win, man! No, mam nadzieję, że wygrałem. You win! For Christ's sake, stop hitting me! I'll spill the beans! No, I'm all ears. Frank and those bastards agreed that if he gave the account books, they'd pack him off to Europe. You better move it, because he's probably leaving today. They've been holding him in some joint opposite the tennis courts in Oak Alley. Ooh. That's all I can tell you. Now leave me alone, you rat. You've been a big help, Jesus. Joe. Next time, get to the point a bit earlier. God damn it! God damn it! Jeszcze. To za ukrywanie prawdy. To za Franka. A tu jakbyś jeszcze mógł dostać, to by było za samo. Też chcecie dostać? Kim ty jesteś? Dobra, gońcie się, frajerzy. Okej. Czyli lecimy, teraz lecimy, tak, jedziemy sobie. Gdzie? Do Oak City? Czy... nie, nie, to nie Oak City. To było jakoś Oak Alley? Alejka? Nie. Oak coś tam, kurde. Dobra, nieważne. Ten policjant wygląda mi na dziwnego. Stoi sobie po prostu pośrodku drogi. I właśnie na tym polega jego dziwność. Po prostu sobie tam stoi. Tak kompletnie randomowo, okej. Dobra, dojedziemy sobie do kolejnego skrętu. Tam myślę, że skręcimy sobie właśnie już w prawo i pojedziemy sobie na dół, prawie jak na stację downtown. Okej. Kurde no, ten ręczny powinien fajniej działać. Powinien działać jak w Sampie, naprawdę. No przecież wtedy były takie fajne auta, że ten ręczny naprawdę musiał być bardzo dobry. Oni go trzymają w jakimś domu niby. Okej, zaraz sobie podejdziemy do tego domu. Nie pamiętam, jak ta misja teraz będzie iść. Myślę, że chyba przed przyjazdem do tego domu zakończymy sobie ten odcinek, żeby się jakoś nie przedłużał strasznie. Ta misja będzie musiała zostać podzielona na nagraniu na kilka części. Myślę, że po prostu przy kolejnym zapisie gry, czyli chyba jak dojedziemy właśnie tutaj do tego domu, zakończymy sobie ten odcinek. Mówię, ten odcinek nie miał być jakoś strasznie długi.
A kolejna część już tej misji będzie właśnie tą częścią ważniejszą. Zresztą nie wiem, czy ta misja nawet się na trzy nie podzieli, bo ja sobie przypominam, co będzie później, gdzie będziemy go musieli gonić, tak? Taki mały spoiler. I właśnie może to być podzielone na trzy części, bo nie pamiętam po prostu, co było pomiędzy, czyli pomiędzy tym domem a tym pościgiem, nie pamiętam, co było. Więc właśnie na pewno drugi odcinek z tej misji będzie z Omerty. Aczkolwiek nie wiem, czy będzie trzeci. Dobra, tu gdzieś w ogóle chyba zawodziliśmy Sama, żeby go podszywał lekarz i się nim zajął. Nie no, kolejna osoba stoi sobie randomowo. Tomasz, wywalony, dobra. Połamane nóżki, piękne nogi, takie całe połamane. Naprzeciwko kortów tenisowych. Looks like I'm at the right place. Jesus, that was close. They must be worried about Frank if they're driving him around in an armor-plated car. Well, I'll follow them and see where they're headed. Dobra, czy gra się nam zapisała? Zobaczymy teraz. Nie, czyli jeszcze dokończymy to. Gdzie oni pojechali? Fuck, nie mam pojęcia. Idzie za samochodem, który wiezie Franka. Ale czy oni pojechali? Coś zrobiłem. Na stówę. Nie wiem, nie mam pojęcia, w którą stronę oni pojechali. Czy w tą stronę? Czy w tamtą? Tutaj niby jedzie jakiś... może tak powiem, radiowóz. Kurde. Zwaliłem to już. Pewnie pojechali w drugą stronę i pewnie pojechali na Oak Hill. Nie wiem. Będę się kierować tędy w takim razie. Naprawdę nie mam pojęcia, którędy oni mogli pojechać. Chociaż może tam z przodu są. I dobrze. Lol. Dobra. Ale są tam czy nie? Jak myślicie? Czy będę musiał to 100 tysięcy razy powtarzać? To nie ich samochód. Czyli pojadę sobie tędy. Mówię, tu się powinno gdzieś pokazać, gdzie oni pojechali. Ale jeżeli jeszcze się ta misja nie zakończyła, nie wczytała od nowa, to znaczy, że może jadę dobrze. W dobrym kierunku przynajmniej. Naprawdę, nie mam pojęcia, bo on pojechał tym opancerzonym samochodem. I nie wiem, czy to stał nasz samochód, czy stał jakiś inny samochód, bo taki był też. Właśnie nie miałem pojęcia, czy on dlatego pojechał w prawo czy w lewo. Będę kierował się w miejsce, które ogólnie do którego powinni się oni zmierzać, czyli lotnisko. Ej, czy to nie jest ich samochód? To jest ich samochód, dobra, czyli dobrze jadę. Czyli przydała się wiedza, gdzie ta misja dalej miała się toczyć. Gdybym tego nie wiedział, prawdę mówiąc, to teraz bym na pewno nie odnalazł, jeżeli właśnie nie wiedziałbym, gdzie ta misja dalej się będzie odbywać. Nie wiedziałbym, że to jedzie na lotnisko. Czyli mógłbym pojechać, prawdę mówiąc, wszędzie. Mógłbym pojechać gdzieś do miasta, czy coś w tym guście. Aczkolwiek równie dobrze mógłbym sobie też drogą dedukcji, że jeżeli on ma być wywieziony do Europy, to znaczy, że raczej chyba chociaż pozostaje jeszcze kwestia wtedy statku, no bo statek albo samolot, no ale samolot, wiadomo, samolot to jest lepsza alternatywa raczej niż statek, przynajmniej dla mnie była. Dobra, tu już chyba nie ma policji poza miastem. Kurde, fajny ten samochód, naprawdę bardzo fajny samochód mają.
i szybki, zwrotny i opancerzony. Jak zobaczycie później jazdę ekstremalną, to tam jest super, tam jest samochód czołg normalnie. Tak, nie patrzą się w ogóle. Dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie.